dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tutaj czas antenowy, a przed nami wyjątkowa, limitowana edycja 150 zegarków wyjątkowej marki pochodzącej zza zachodniej granicy. I ze mną znamienici goście Andrzej Cichocki i Piotr Majewski z firmy BWC. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Wobec tego powiedzcie coś o Jungheitzie. Przedstawcie historię. Skąd ta marka jest, jakie ma DNA, czy dalej te zegarki są produkowane w Niemczech? Przede wszystkim bardzo dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. Marka jest bardzo stara, dlatego że została założona w 1861 roku. Dwa lata temu obchodziliśmy jubileusz 160-lecia marki. Marka nieprzerwanie cały czas funkcjonuje w tym samym miejscu, w miejscowości Schramberg. To jest miejscowość zlokalizowana na południowych Niemczech, południowo-zachodnich Niemczech, nieopodal granicy szwajcarskiej. Był to bardzo zawsze region uprzemysłowiony, także wielu różnych pionierów w różnych dziedzinach funkcjonowało w tym obszarze, nie tylko jeśli chodzi o kwestie zegarmistrzowskie. Jeśli chodzi o markę Jungheitz, jest to znamienita historia, zapisana złotymi czcionkami, można powiedzieć, w historii zegarmistrzostwa. Postaram się w skrócie wymienić kilka tych elementów, kilka tych momentów w historii, które tak naprawdę stanowią tą historię, a niektóre z nich stały się takimi siedmiomilowymi krokami, jeśli chodzi o rozwój w ogóle tej marki. Spójrzmy na taką kwestię, że w 1903 roku Jungheitz był największym na świecie producentem budzików i zegarów na świecie. Była to olbrzymia fabryka. Teraz jeśli chodzi o dalsze wydarzenia związane z marką, to bardzo istotnym momentem jest rok 1956, kiedy Jungheitz był trzecim na świecie producentem chronometrów, jeśli chodzi o wielkość produkcji. W 1961 roku została nawiązana współpraca ze szwajcarskim architektem i rzeźbiarzem panem Maxem Billem. Natomiast w 1972 roku Jungheitz po raz pierwszy w swojej historii był oficjalnym timekeeperem podczas olimpiady w Monachium. I dzisiejszy temat odcinka, który jest poświęcony właśnie tym dwóm przepięknym zegarkom, które tutaj są wystawione, bezpośrednio wiąże się z tymi wydarzeniami, które miały miejsce już 51 lat temu. Nawiązanie do tej 50-letniej historii. Tak, w zeszłym roku obchodziliśmy właśnie 50 lat, kiedy po raz pierwszy Jungheitz był oficjalnym chronometrażystą podczas tej olimpiady. Tutaj też muszę nawiązać do bardzo ścisłych związków właśnie Jungheitza ze sportami, w szczególności w ostatnim czasie, od 2019 roku, od Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld w Austrii, Jungheitz ponownie jest aktywny na tym polu i jest oficjalnie mierzy czas podczas właśnie Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. To miało miejsce właśnie w Seefeld, następnie w 2021 roku w Oberstdorfie i w tej chwili, w tym roku, będzie to też miało miejsce w Planicy. Te Mistrzostwa Świata zaczynają się za dosłownie kilka dni. Teraz jeszcze chciałbym dodać o tym, że w 1990 roku Jungheitz jako pierwszy na świecie wprowadził zegarek sterowany falami radiowymi po raz pierwszy na nadgarstek, zegarek Mega 1. Także jak widzimy, tutaj jest tak dużo, ciężko jest to w telegraficznym skrócie przekazać, natomiast jest to fantastyczna marka z bardzo wyrazistym DNA, z wielką historią. Czyli ponad stuletnia tradycja nawiązania do sportów zimowych, tak, przede wszystkim narciarstwo czy narciarstwo klasyczne, a do tego innowacyjne technologie, tak jak sterowanie falami radiowymi. Pierwsi na świecie, ani Szwajcarzy, ani Japończycy nie byli przed Jungheitzem. Dokładnie tak. To niemieckimi inżynierami. No, bardzo, bardzo ciekawe, imponujące, przyznam szczerze. Też to, co widzimy tutaj na stole, czy to, co mamy na nadgarstkach, mimo upływu lat, to jednak kultywuje marka takie podejście vintage, czyli właśnie ten minimalizm, wypukłe szkła, ładnie zaokrąglone. Coś, co nie jest często spotykane na rynku. Nie jest, nazwałbym to trendy, jest bardzo unikatowe i wciąż wyjątkowe. Zgadza się, dokładnie tak. I tak naprawdę ciężko jest znaleźć alternatywę. Tak? Jeżeli ktoś chce kupić zegarek w tym stylu, to tak naprawdę Jungheitz jest tutaj fantastyczną ofertą. I ciężko jest odnaleźć tak naprawdę taką bezpośrednią konkurencję, która by
którą można by było jeden do jednego zestawić, tak? To jest coś naprawdę bardzo wyjątkowego. I przywieźliście ze sobą dwa zegary. Czy to są wciąż jakby seryjnie produkowane produkty, które można nabyć? Jeśli chodzi o zegar biały, w kolorze białym, jest to zegar stołowy. Ten zegar jest produkowany cały czas, nieprzerwanie od dłuższego okresu. Jeśli chodzi o kwestie, i tutaj na tarczy zresztą widać, to tą samą tarczę możemy odnaleźć w zegarkach naręcznych, dokładnie tak. Nie sposób nie wspomnieć o niebieskim eksponacie, który to jest, można powiedzieć, że rodzynek. Ten zegar był zaprojektowany, jest to zegar kuchenny, który był zaprojektowany w 1956 roku przez pana Maxa Billa, czyli zanim zaczął projektować zegarki naręczne dla Junghansa. I w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ ten zegar był wystawiony w muzeum, gdzieś przejawiał się w różnego rodzaju katalogach, to było pragnienie tego, żeby była ponownie produkcja tego zegara uruchomiona. I z okazji właśnie 160-lecia marki, 1861 rok plus 160 mamy 2021 rok, to fabryka zdecydowała o relaunchu, o wznowieniu po prostu produkcji tego zegara. Ten zegar jest wykonywany ręcznie, także oddaje nawet forma jak gdyby produkcji tego zegara, właśnie cofnięcie się w czasie o te 60 lat do tyłu. Tak, design i kolorystyka nawet bardzo oddaje lata 50. Obłe kształty, ten minutnik na dole i faktycznie tarcza, którą możemy znaleźć również w zegarkach naręcznych, kawał arcydzieła. Pewnego rodzaju unikatowe podejście Junghansa jako marki niszowej, że no nie ma masowej produkcji. Jak ta produkcja wygląda? Produkcja Junghansa nie jest produkcją korporacyjną, tak to nazwijmy. Junghans nie jest ogromną grupą producentów zegarków. Junghans jest niezależnym producentem. Produkuje zegarki, można powiedzieć, tak na dobrą sprawę, na bieżąco. Nie stokują ogromnych partii zegarków. Wtedy, kiedy dana partia konkretnego modelu kończy się, doprodukowują ją na bieżąco. Kolekcja Junghansa też jest bardzo szeroka. Nie wspomnieliśmy o tym, a wydaje mi się, że warto, tak? No, mamy tą kolekcję dość rozbudowaną o kilka różnych subkolekcji, podkolekcji, tak? Mamy Majstra, mamy Max Billa, mamy modele techniczne, takie jak na przykład tutaj z ceramiki, zegarki sterowane radiowo. Tak naprawdę w każdej kolekcji są zegarki sterowane radiowo i to jest bardzo ważne. To jest przywiązanie Junghansa do tradycji, tak? Do tego, że byli pierwsi jako producenci zegarków sterowanych radiowo. No ale dobra, wróćmy do tematu produkcji bezpośrednio pod klienta. Właśnie z racji tego, że ta kolekcja jest dość spora, a Junghans, tak jak powiedziałem, nie stokuje zegarków, czasami zdarza się, że pewien model, taki, który może nawet rzadziej się troszeczkę czasami sprzedaje, nie ma go bezpośrednio na stoku. Kiedy klient go zamówi i my zamawiamy go w fabryce, Junghans produkuje go specjalnie właśnie pod tego klienta. To nie jest tak, że te zegarki leżą gdzieś na magazynie latami i po prostu Junghans pcha je w rynek. Nie. Do każdego zegarka Junghans podchodzi bardzo starannie. Kontrola jakości jest na bardzo wysokim poziomie i co bardzo ważne, te zegarki wszystkie są składane ręcznie właśnie w Schramberg'u, w tej fabryce, która ma 9 pięter, tej fabryce, która kiedyś pomagała zegarmistrzom składać ogromne ilości zegarów. Cały czas produkcja Junghansa jest właśnie w tej fabryce, cały czas produkcja jest ręczna, nie taśmowa, stąd czasem zdarza się dłuższy czas na dostawę. To trochę jak z luksusowymi samochodami, więc składa zlecenie na wyprodukowanie. W przypadku niektórych modeli tak zdarza się, że takie coś właśnie ma miejsce. Przejdźmy do bohaterów odcinka, do modeli Fizz Lemon. Nie da się ukryć, że są bardzo unikatowe, również jeśli chodzi o kolor. Są przenikliwie żółte. Skąd ten kolor, skąd ta idea, że to akurat był żółć? Jeśli chodzi o kolor, to tutaj absolutnie nie ma żadnego nawiązania. Junghans lubi, tak jak już powiedzieliśmy, lubi nawiązywać do swojej historii, lubi nawiązywać do tradycji, lubi nawiązywać do pewnych okazji, które w jego całym funkcjonowaniu się wydarzają. Natomiast kolor tutaj nie jest żadnym nawiązaniem. Bardzo ważnym nawiązaniem w przypadku tych lemonów, tak je potocznie nazywajmy, bo tak też ich nazwa wygląda, jest ten zegarek, bo tutaj mamy odzwierciedlenie stopera i pomiaru czasu, ręcznego pomiaru czasu, który
Jung Hans prowadził w 1972 roku w Monachium, ale nie tylko ręcznego pomiaru czasu, bo też warto dodać do tej historii, którą słyszeliśmy wcześniej, że Jung Hans jako pierwszy na świecie też właśnie w Monachium zastosował fotopułapkę, czyli technikę łapania, robienia zdjęć przy mecie wyścigu. Stąd też te ich jakby kolejne edycje 1972, bo akurat tutaj odłożę go na chwilę, zaraz do niego wrócę, ale jak już jesteśmy przy 1972, to jest kolekcja właśnie 1972. Akurat ta edycja na deklu ma wygrawerowanego skoczka narciarskiego, no bo mamy edycję zimową. Natomiast zwykłe, klasyczne edycje 1972, bo ta kolekcja też jest cały czas w produkcji, mają z tyłu wygrawerowaną maszynę do robienia zdjęć, tą pierwszą, która została zastosowana właśnie na igrzyskach w Monachium. To pokrótce o tym zegarku. Czyli ta innowacja również jest zachowana? Ta innowacja, jest upamiętniona, zachowana, upamiętniona. Ta innowacja też właśnie w tej kolekcji jest upamiętniona. Tutaj mamy kopertę typu tak zwaną bullhead, czyli głowa byka, tak? Bo mamy tutaj te koronki, które są na godzinie 12. I to jest odzwierciedlenie stopera z lat 60., 70. One wtedy tak wyglądały i Jung Hans dlatego też tą kopertę w tej formie wyprodukował. Czyli to jest normalny stoper, chronograf, który przyciski ma przeniesione z prawej strony na górę. I to jest oryginalny design z 72 roku? Te stopery wtedy tak wyglądały. To były obłe i to była ich forma. Obok zegarków jest też pasek. Czy to jest drugi pasek dla klienta, który on otrzymuje przy zakupie? W przypadku zegarka z kolekcji 1972 klient dostaje w zestawie zegarek, oryginalnie na lemon pasku i do tego gratis dostaje pasek w kolorze czarnym, który ma żółty spód. Co bardzo ważne dla klienta przy dalszej obsłudze tego zegarka jest to, że pasek został wyposażony w piny tak zwane quick release, czyli może klient nie musi chodzić do żadnego zegarmistrza, żeby sobie pasek zmienić, po prostu wypina go sobie jednym ruchem ręki samodzielnie, zmienia, zakłada i ma całkowicie inny, świeży, nowy zegarek. Przedstaw wszystkie detale tych zegarków. Mechanizmy, szkła, smaczki, na co warto zwrócić uwagę, coś, czym się te zegarki różnią od innych nielimitowanych. Te zegarki, to zacznijmy od tego tańszego, smaczek większy, grubszy, zostawimy sobie na później. Wróćmy do 1972. Formą, kształtem wygląda bardzo podobnie do zegarka ze zwykłej, klasycznej linii, natomiast tym, co go wyróżnia, to jest właśnie ten pasek, o którym mówiliśmy. Tym, co go znowu po raz kolejny wyróżnia, to jest grawerunek Planica 2023, ponieważ te zegarki, tak jak już mówiliśmy, zostały wprowadzone z okazji Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Dla Jung Hansa skoki są bardzo ważne w tych całych mistrzostwach, ponieważ ambasadorem Jung Hansa jest Karl Geiger, skoczek narciarski. I on też ma nadzieję taki zegarek wygrać, ponieważ skoczek, który uzyska sumę najdłuższych skoków, dostanie w prezencie od Jung Hansa też zegarek. Ciekawostka. W ubiegłym roku, dwa lata temu, kiedy wprowadzaliśmy zegarek poświęcony Mistrzostwom Świata w Oberstdorfie. Ładnie, tak? Piotr Żyła, nasz ulubiony skoczek, otrzymał dwa limitowane zegarki, bo miał najdłuższą sumę skoków z całych mistrzostw, z całych zawodów i jeden pojedynczy najdłuższy skok, więc Piotr Żyła dostał dwa takie zegarki. No i liczymy na to, że może w tym roku też właśnie któryś z polskich skoczków... Miejmy nadzieję, że któryś z polskich skoczków też będzie mógł chodzić w takim Jung Hansie. Jeśli chodzi o technikalia obydwu zegarków, bo już teraz przejdę do tego drugiego, to oczywiście szafirowe szkła, 110 barów, czyli 100 metrów wodoszczelności. Ten zegarek 1972 to jest zegarek z mechanizmem kwarcowym. Zegarek z linii Competition, bo ta linia właśnie nazywa się Competition, jest to zegarek z mechanizmem automatycznym. Ile tych zegarków jest? Ile ich wyprodukowano? Wyprodukowano 150 sztuk każdego z tych modeli, więc to jest też wąska limitacja. Jest to bardzo wąska limitacja. Nam udało się uzyskać trzy takie komplety, czyli trzech naszych partnerów na terenie Polski ma w swojej ofercie obecnie te produkty. Więc zachęcamy bardzo do zakupu i bycia tym wyjątkowym. Czyli jeden z trzech kompletów jest tutaj? Jeden z trzech kompletów jest fizycznie tutaj na tym stole, dokładnie tak. 150 sztuk, tak jak wspomniałem, jest to bardzo wąska limitacja. Myślę, że bardzo ważnym dodatkiem jeszcze do tego, że
te trzy sety trafiły do każdego z naszych, do jednego, do trzech naszych partnerów, jest to, że one mają spójne numery. Mhm. W sensie numery limitacji. Numery limitacji są spójne, czyli każdy, kto dostał te zegarki, czyli Competition i 1972, ma ten sam, obydwa te zegarki mają ten sam numer. 150 powstało tych i 150 powstało tych, czyli tutaj w zegarowni macie, no nie będę teraz mówił, jaki to jest numer, tak? Natomiast macie ten sam numer tego zegarka i ten sam numer tego zegarka. Sprawdźmy, jaki to numer. No, jak 78. 78, ty już pamiętasz, kto który numer dostał. Także zapraszamy po numerze 78 do salonu Zegarownia Premium. Już teraz. Okej, okay, to kiedy są te Mistrzostwa Świata? Kiedy ta impreza? Ona, od kiedy do kiedy i gdzie będzie się odbywała? Impreza będzie odbywała się od 21 lutego do 5 marca. Będzie odbywała się w Planicy w Słowenii. Panowie, bardzo Wam dziękuję za przyjazd, bardzo Wam dziękuję za ciekawą rozmowę i spotkanie. Wszystkich Państwa zapraszam już teraz, bo to od dzisiaj, od 21 lutego rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Kibicujmy naszym. Oglądajcie relacje w kanałach sportowych, a jeśli zainteresowały Was zegarki Junghans, to zapraszamy już teraz na zegarownia.pl, gdzie informacji, dodatkowych smaczków i zdjęć na temat każdego produktu mamy co niemiara. Wszystkich tych, którzy mają możliwość, zapraszamy do salonów stacjonarnych zegarowni zlokalizowanych w Warszawie. W Zegarowni Premium na Powiślu można zobaczyć te oto limitacje numer 78. 78 wyjątkowe modele, tylko 150 sztuk na cały świat. I tylko 3 w Polsce. I tylko 3 w Polsce, także limitacja limitacji. Bardzo dziękujemy również i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli gościć, ponieważ jest tak dużo kolejnych planów związanych z marką i jeśli chodzi o naszą dystrybucję i jeśli chodzi o produkty w sensie stricte, że mamy nadzieję, że będziemy mogli ponownie zagościć i bardzo się cieszymy, że tutaj, Arturze, wpadłeś na tak znamienity pomysł. Kibicujemy temu pomysłowi całego serca. Nic nie pozostaje mi innego do dodania, jak to, że widzimy się w drugim sezonie. Do zobaczenia. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki.